Znajdujemy się przed krzewem odmiany Arkadia. Krzew nam prezentuje się w tej chwili w całej okazałości. Latorośle wyrosły pięknie aż do samej góry namiotu. Jest to między 2,5 a 3 metry długości. Zostały już ogłowione. Jest ich 2, 4, 6, 8, 9. 9 latorośli jest na krzewie. Piękne, zdrowe liście. Liście są zróżnicowane. Występują liście klapowe, 3 lub 5-klapowe. Również występują liście, które nie mają wyraźnie zarysowanych klap. Liście w charakterystyczny sposób podwijają się w górę, po czym Arkadię można dość łatwo rozpoznać. Arkadia jest to pierwsza dama według mnie wśród odmian jasnych deserowych. Jest to hybryda, powstała ze skrzyżowania, jak podają źródła, Mołdawy i kardynala. Co ciekawe, obydwie odmiany rodzicielskie nie są jasne. Mołdawa jest fioletowo-granatowa, kardynal różowy, a Arkadia jest jasną odmianą. Wynika to prawdopodobnie z tego, że jak się tak wyrażę, dziadkowie tej odmiany w jednej i w drugiej linii to były również jasne odmiany. Jak już powiedziałem, piękne latorośle, piękne liście, krzew rośnie zdrowo. No i co najważniejsze u winorośli, no to oczywiście grona. Mamy dzisiaj 11 czerwca, grona są już w fazie dość dużego zielonego grochu. Powstaną, jak widzimy, z nich grona o masie od 0,5 kg do 700 gram, a może i więcej. Przepyszne, średnio zwarte, jagody wyrównane. Jak widzimy już teraz, nie ma tutaj specjalnego zróżnicowania wśród jagód. Zapylenie bardzo dobre. Ten krzew ma już około 8 lat. Został ukorzeniony w sposób bardzo, że tak powiem, nietradycyjny, no w sposób oryginalny, w sposób oryginalny, poprzez ukorzenienie zielonego odkładu. Wyglądało to w 2010 roku mniej więcej tak, jak teraz widzicie Państwo na filmie ukorzeniam sadzonkę nadjeżdy Azos. Krzew ma swoją historię na moim blogu. W tej chwili w górnej części ekranu widzicie Państwo link do tej historii. Warto zajrzeć tam. Dowiecie się, jak można w ten sposób ukorzenić. No i jak właśnie powstała moja Arkadia. Jest to odmiana, która przede wszystkim polecałbym tą odmianę do uprawy pod osłonami. W namiocie bardzo regularnie plonuje. Co roku ma piękne grona. Trzeba po prostu ją redukować, żeby się nie przeciążyła. W tym roku mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem gron na tych 9 latoroślach, więc jedna latorość jest nawet bez obciążenia. Na pozostałych latoroślach tylko po jednym gronie i liczę na to, że jednak te grona będą w górnej granicy możliwości tej odmiany, a nie w dolnej, więc będzie to pewnie 700 albo i do kilograma, więc 5, może nawet 6 kg owocu spodziewam się z tego krzewu zebrać. Jest to bardzo duże obciążenie, ale Arkadia potrafi
obciążyć się tak, że gdyby nie to, że się ją reguluje, to prowadzi aż może doprowadzić do samozagłady. Czyli latorośle nie zdrewnieją, źle się przygotuje do zimy i dlatego wymaga tej regulacji. Co jeszcze o Arkadii? No, do uprawy gruntowej również w cieplejszych rejonach kraju nadaje się. Ja również uprawiam ją w gruncie, jednakże z uwagi na dość słabą mrozoodporność, no, ta uprawa wypada zdecydowanie gorzej. Efekty są zdecydowanie gorsze niż w uprawie pod osłonami. W tej chwili widzimy inny krzew, również odmiany Arkadia. Krzew jest młodszy, sporo młodszy od prezentowanego wcześniej, ale już jest to krzew dorosły, ma powyżej 3 lat. Na nim pozostawiłem podobnie 8 latorośli, o jedno grono jest na nim mniej, czyli 7. Jak widzimy, grona są chyba nieco mniejsze jak na tamtym krzewie, ale również spokojnie uważam, że powyżej 500 gram masy osiągną. Podobnie jak tamten krzew, rośnie zdrowo. Tutaj sadzonka została wykonana w sposób, że tak powiem, tradycyjny, więc poprzez ukorzenienie sztobra i jak widzimy, można tak, krzewy doskonale sobie radzą. Spójrzmy jeszcze z bliska na grona. Powiem tak, ten krzew rośnie na dużo lżejszej ziemi niż ten pierwszy. Tutaj jest bardziej ziemia piaszczysta i od razu widać po gronach, że one są jakby troszeczkę luźniejsze. Na koniec proszę spojrzeć jeszcze na kilka gron już dojrzewającej Arkadii z lat ubiegłych. Pozdrawiam wszystkich miłośników winorośli i jednocześnie zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Grupa nosi nazwę Winorośl naszą pasją. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę grupy i zgłosić akces uczestnictwa. Jest nas tam już blisko 2500 i ciągle przebywa. Zapewniam, dyskusje są ciekawe i pouczające. Do zobaczenia w kolejnym filmie.